Znamy już wstępny plan częściowego zamknięcia skrzyżowania ulic Sikorskiego, Wysockiego i Kolejowej. Będą utrudnienia i objazdy oraz zmiany tras komunikacji miejskiej. Ma to nastąpić w drugim tygodniu lipca, a potrwać może aż do grudnia. Częściowe zamknięcie skrzyżowania będzie konieczne z uwagi na zakres prac planowanych na ulicy Wysockiego po obu stronach skrzyżowania. Co ważne, nie będzie ono zamknięte całkowicie, a ruch będzie odbywał się wyłącznie od ulicy Kolejowej w kierunku Sikorskiego. Mniej więcej gdzieś do połowy września zakładamy, że wykonawcy dołoży wszelkich starań, aby to było jeszcze krócej. Chcielibyśmy, patrz zamawiający, chcielibyśmy, aby to się, ta organizacja zmieniła już początkiem września, tak jak przy sezonie oczywiście końcu sezonu urlopowego, a początkiem roku szkolnego. Całość planuje się przebudowę tego skrzyżowania Sikorskiego, Kolejowa, Wysockiego z uruchomieniem wszelkich relacji i oczywiście wyniesieniem odpowiednio konstrukcji drogi, zamknięciem również i drogi w połowie grudnia bieżącego roku. Mówiąc o wrześniu, chodzi o otwarcie dla ruchu fragmentu ulicy Wysockiego w stronę placu Grunwaldzkiego. Trasa na Biały Kamień i do Szczawna Zdroju może być zamknięta nawet do grudnia. Największym wyzwaniem na ten okres będzie przeorganizowanie komunikacji miejskiej. Jak wiadomo, na placu Grunwaldzkim krzyżują się niemal wszystkie najważniejsze linie autobusowe, więc ich trasy będą musiały zostać zmienione. Komunikacja miejska, zwłaszcza który kierunek jest Biały Kamień, Szczawno Zdrój i plac Grunwaldzki, będzie jeździła zastępczo prawdopodobnie przez Sobięcim, przez drugiej armii. Rozważana jest jeszcze inna alternatywa, ale z tym, że one obecnie trwają rozmowy na ten temat i nie chciałbym dzisiaj oczywiście o szczegółach też mówić. Przypomnę, no mamy jeszcze około 3 tygodni czasu, żeby te wszystkie szczegóły ustalić z wykonawcą, z organizatorem ruchu, jak również i z policją, bo tu będzie na pewno potrzebna policja, pomoc, no oczywiście w kierowaniu i ruchem, przynajmniej w początkowej fazie. Przypominamy, że według najnowszego harmonogramu w grudniu zakłada się zakończenie głównych prac związanych z obwodnicą zachodnią Wałbrzycha.